Więc tak. Michał, wytłumacz sytuację. No owca wylazła nam na drogę, no i nie chce zejść. Znaczy, to jest chyba owca, nie? Ja się nie wypowiadam. Skonsultujemy to w Polsce, co to jest, a teraz mogłoby to zejść. Halo? Może zatrąb, zobaczymy, co się stanie. Znaczy, on ma rogi, także to chyba jest baran, także... Ale jakoś jest tak jest... Dowódcą tego stada. Skołowa, a to może jakieś myto trzeba zapłacić, nie wiem. Nie, on chyba chce się dostać do swoich tych... A może opłaty jakąś tutaj? Swoich kobiet. A ma zamknięte, biedne. A ma zamknięte, no. Ale co, my mamy mu pomóc? O, facet, sorry, no zejdź nam, no. Gościu. Gościu! Będę zejdź! No! On nie rozumie, a właśnie. A mówi, musisz po gaelicku do niego powiedzieć. You speak English? Get the fuck out. O, o. No, przystąpiliśmy do ataku. Ja pierdolę. Spoko, jesteśmy więksi. Nara. Daliśmy radę, nie? On chyba rozumiał po angielsku. Chyba jednak to fuck do niego przemówiło. Get the fuck out of the road. Tak, to jedziemy you dalej. Gaelic. Co to jest? Goat? Goat to jest koza. To może dlatego nie zrozumiał. Mówiłeś do niego po kozicku, tak? Tak, tak. Dobrze. Jedziemy dalej. Jedziemy. To jest irlandzka autostrada. Tak. Chińczycy ją wybudowali. Wygrali przetarg i później starczyło tylko na tyle. No, ale właściwie na ich potrzeby wystarczy. No nasze też. No, no, no. Ograniczenie jest do 100. Że znajdziemy taki znak. Palmy tutaj rosną. Pełno palm. Pełno palm. Pełno palm. Pełno palm. Pełno palm? Palma mi na tu rośnie. Palma. Jest palma. Efekty dźwiękowe? I rosną rododendrony. I rosną palmy. No tu jest do 50. Do 50. To wyjątkowo wolno coś tutaj wisi. Tak. Widziałeś. Golfa grają. Ja już kończę, bo mnie boli ręka do widzenia.